Cześć, witam w kolejnym zimowym poradniku. Ten chyba będzie już ostatni w tym sezonie, no bo zima się kończy. Jest jeszcze w innych krajach, ale u nas już niestety nie. A myślę, że wszyscy czekamy na wiosnę, ale zanim się ta wiosna zacznie, chcę opowiedzieć Wam jeszcze o dylemacie pomiędzy wyborem nart a rakiet śnieżnych. Jak zima jest prawdziwa, śnieżna, to tego śniegu jest dużo i musimy mieć coś, co w ogóle pozwoli nam się przemieszczać. Będą to właśnie albo narty, albo rakiety śnieżne. Mam jedno i drugie, natomiast przy sobie mam tylko rakiety, bo narty trzymam w Gdyni na wyjazdy do Skandynawii. Przeważnie nie chce mi się ich przywozić tutaj do Cieszyna, więc tutaj mam tylko rakiety. No i wybór pomiędzy tymi dwoma jest trudny i zależy od wielu czynników. Pierwsza rzecz to jest teren, w jaki się wybieramy. No właśnie, czy to będą nasze góry polskie, czy może będzie to Skandynawia. Czy będzie to teren płaski, taki z łagodnymi wzniesieniami, gdzie możemy się przemieszczać dosyć swobodnie, czy też będą to właśnie jakieś bardziej strome miejsca, jakieś drogi zrywkowe i szlaki piesze. Takie właśnie mamy w Polsce, dosyć strome, nie bardzo się nadające na narty. Natomiast Skandynawia jest typowym przykładem miejsca, które się nadaje właśnie na narty, a na rakiety mniej. Na nartach w terenie stromym jest bardzo trudno się poruszać, szczególnie jeżeli mamy ze sobą bagaż. Tutaj zazwyczaj są to pulki. W rakietach w stromym terenie jest nieco łatwiej, natomiast w terenie takim łatwiejszym, płaskawym rakiety będą stanowiły niepotrzebny balast i będą właściwie bardziej utrudniały nam wędrówkę niż ją ułatwiały. To takie uogólnienie. Druga rzecz to śnieg, rodzaj tego śniegu. Czy jest to taki już utwardzony, starszy śnieg, czy to jest puch, który świeżo spadł. Tu muszę powiedzieć, że w dużej ilości świeżego puchu i narty, i rakiety będą zawodzić, ponieważ ta nośność jest bardzo ograniczona w takim puszystym śniegu i tu nie ma rady. Czasami jest po prostu tak, że jest źle i nie da się posunąć naprzód. Jesteśmy czasami ograniczeni na przykład do poruszania się po szlakach skuterowych, które już są trochę ubite, więc tam dajemy radę. Ale generalnie im gorszy śnieg, tym bardziej wybieramy narty, bo jednak narty mają większą nośność. Na nartach poruszamy się z pulkami, a nie z plecakiem. Więc mamy od razu mniejszy ciężar, mamy większe szanse w ogóle się przemieszczać. Jest ogólnie rzecz biorąc łatwiej. Natomiast jak mamy właśnie jakiś taki wiosenny śnieg, mamy lekki plecak, możemy sobie na takim śniegu dość szybko pomykać w rakietach. Ale też właśnie czasami śnieg jest taki, że nawet w rakietach zapadamy się po kolana. Czasami nawet jest łatwiej poruszać się w samych butach bez rakiet. Ja wolę w ten sposób trochę się pomęczyć, ale nie mieć ich na sobie. Ale to jest bardzo indywidualna sprawa i jeżeli są trudne warunki śniegowe, to lepiej te rakiety mieć przynajmniej ze sobą i potem zdecydować, czy je ubrać, czy nie. Kolejna rzecz to właśnie, czy mamy ze sobą pulki, czy mamy plecak. Jeżeli pulek w ogóle nie mamy i mamy tylko plecak, no to jesteśmy skazani na rakiety śnieżne. Choć pulki to nie jest duży wydatek, to jest 100-200 zł, takie saneczki wędkarskie. Niewielka ilość bagażu się na nich zmieści. Wiem, że nie każdy potrafi się spakować w 70 litrów i małe sanki wędkarskie, ale jest to jak najbardziej możliwe. Mnie się udawało spakować tak z zapasem jedzenia na 12 dni i wszystko się zmieściło. Zawsze łatwiej jest z pulkami, bo właśnie mniej się zapadamy, jest nam ogólnie łatwiej się poruszać, więc pulki polecam, ale pulki nie w każdy teren się nadają. W Polsce nie nadają się za bardzo w górę, bo poruszanie się w stromym terenie wśród drzew, gdzie jest dużo zakrętów, no to pulki zupełnie sobie nie dadzą rady, nawet jeżeli mamy do nich hol z rurek aluminiowych. To też się nie sprawdzi. Po prostu w nasze góry bardziej plecak i rakiety.
jeżeli jednak mamy plecak, to zawsze pamiętajmy o tym, że on musi być jak najlżejszy, bo i na rakietach właśnie im cięższy plecak, tym bardziej będziemy się zapadać. Kolejna sprawa to właśnie długość wyprawy czy wycieczki. Jeżeli wybieramy się na krótko, no to plecak pewnie będzie lekki i nie będzie wielkiego problemu. Natomiast na długą wyrypę to właśnie już bardziej pulki, taką typową skandynawską wyrypę, na którą możemy sobie naładować wszystkiego ile chcemy. Teren to też nie tylko stromizny i łatwe góry, to też to, czy mamy po drodze asfalt. Jeżeli już jesteśmy jakby na stałe w górach, cały czas mamy fajny śnieg i fajną trasę, no to nie ma w ogóle kłopotu. Natomiast jeżeli mamy po drodze trochę szlaku, trochę asfaltu, tu jakaś wieś, tu trochę przenoszenia, no to rakiety, bo z nartami jest bardzo trudno właśnie przełazić gdzieś. Trzeba je trzymać w ręce, one też ważą kilka kilogramów. Do tego jeszcze plecak z kulkami. Ten zestaw, który mam i którego używam, daje radę, ale to też tylko parę kilometrów, bo to jest jednak wszystko bardzo ciężkie razem. Do transportu, do komunikacji publicznej też trudno jest się wcisnąć z nartami. Właśnie specjalnie opracowałam swój zestaw narciarski tak, żeby to było możliwe, żeby dało się z nim podróżować. No ale wiadomo, że wyższa osoba ma dłuższe narty, więc już w poprzek, w busie ich nie włożymy. Ogólnie rzecz biorąc jest tego bardzo dużo. Do samolotu osobno musimy płacić za narty. Natomiast rakiety możemy włożyć do plecaka, jeżeli mamy duży plecak i mało innych rzeczy. Możemy je tam wcisnąć, nie zapłacimy żadnych dodatkowych bagaży, więc to jest zdecydowanie bardziej kompaktowa rzecz. Trzeba to wziąć pod uwagę. Coś, co też można podciągnąć pod transport, to to, jakie mamy na sobie buty. Czy mamy buty trekkingowe, które będą pasowały do rakiet, będą pasowały do naszych wiązań narciarskich. Są takie właśnie, ja takich używam, ale są też wiązania narciarskie, które wymagają specjalnych butów i wtedy mamy jeden rodzaj buta, w którym raczej nie pochodzimy sobie właśnie po asfalcie. Możemy zabrać dwie pary butów, ale to już jest duży kłopot, dużo rzeczy się robi. To też trzeba wziąć pod uwagę. Wybór nart, wybór rakiet to zupełnie osobna sprawa. Ja mogę tylko właśnie powiedzieć, jakie ja mam, więc jeżeli chodzi o rakiety, to mam bardzo proste, tanie rakiety z Decathlonu za 200 zł, ale to są bardzo małe rakiety dla użytkownika o wadze maksymalnie 80 kg. Tak naprawdę to mniej niż 80. Im większa rakieta, tym mniej się zapadamy, ale no coś za coś, one potem są wielkie i ciężkie, więc ja, ponieważ nie robię jakichś mega wypraw w wysokich górach na rakietach, mam tylko takie, ale jeżeli coś poważniejszego planujecie, to takie proste rzeczy bez podpiętka się nie nadadzą. Wybór rakiet, tak jak mówię, to jest bardziej skomplikowana rzecz. Wybór nart jeszcze bardziej skomplikowana. Tu mamy rozmaite rodzaje nart, z łuską, bez łuski, różne długości, różne szerokości, różne twardości. Moje narty Matsus Epoch są dosyć krótkie, dosyć szerokie, dosyć sztywnawe jak na narty backcountry, bo to są narty backcountry, cross country downhill konkretnie, także można już na nich zjeżdżać. Mają łuskę, ale mają wiązania właśnie bardzo takie mało stabilne, ale mieszczące buty każde, które się do nich włoży, także trekkingowe, śniegowce, wszystko co chcemy. To jest taki zestaw bardzo uniwersalny do takiego włóczenia się po górach skandynawskich właśnie przy niezbyt złych warunkach, tak bym powiedziała. To mi właśnie najbardziej odpowiada. Dlaczego właściwie tak mało używam rakiet, a tak dużo używam nart? Jest to też kwestia stanu zdrowia. Musicie się przyjrzeć swoim stawom, czy one podołają. Narty bardzo mało obciążają stawy, mało obciążają kolana, niejako wymuszają prawidłową postawę, bo mamy równolegle do siebie położone stopy, nogi blisko siebie,
z jazdy to już w ogóle idą same, a nie trzeba jakieś mega zejść pokonywać. Natomiast rakiety są bardzo ciężkie. Ich nie przesuwamy po ziemi tak jak nart, tylko podnosimy nogi. Taka rakieta co najmniej kilogram na stopę, często więcej. Do tego rakiety mają dużą szerokość, więc jesteśmy zmuszeni rozstawiać szeroko nogi. To sprawia, że często kolana nam się wtedy zaczynają zginać do środka. Bardzo wiele osób ma ten problem, ja też. Więc to jest bardzo duże obciążenie i jeszcze stopy, które często próbują zginać, jakby wychodzić na zewnątrz, przód stopy, a pięta bardziej do środka. To jest bardzo niezdrowe. Niestety właśnie w takich ciężkich, bardziej profesjonalnych rakietach natychmiast bolą mnie kolana i po prostu nie mogę na nich chodzić, więc tak, to trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli żadna z tych rzeczy nam nie odpowiada, zawsze odpowiadać nam mogą ładnie przedeptane szlaki w polskich górach. Na przykład w moim Beskidzie Śląskim tutaj zawsze można liczyć na to, że po weekendzie będzie ładnie przedeptane, więc niedziela, a poniedziałek jest zawsze idealny. Więc jeżeli żadna z tych rzeczy wam nie odpowiada, to zawsze to, a jeżeli któraś z tych rzeczy, no to właśnie każdorazowo przed wyjazdem trzeba się zastanowić, co będzie najbardziej odpowiednie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia na następnym filmie. Teraz będzie trochę już wędrówek wiosenno-przedwiosennych właściwie. Do zobaczenia!